Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam bardzo serdecznie, skrzyneczkami Gocha w sztukach 6. Zaczynamy sobie dzisiejszy opening. Petka Asimov, no to jest 70 zł. Wow, już to tyle kosztuje? To jestem lekutko w szoku, ale dobra, no mamy tutaj no dosłownie nic. W sensie, no coś to kosztuje ta CZ-ka, niby 55 zł. No tyle samo co ta Cortisera. Co? Jaguar, ohoho. No powiem wam tak, i teraz pytanie, czy to jest ten auk droższy? To jest ten auk droższy, okej. Okay. To jest ten auk za półtora koła, więc fantastycznie tutaj nam sypnęło. No tylko fajnie jakby jeszcze moim przeciwnikowi coś sypnęło, żeby tutaj no troszkę więcej poszło jednak do mojej kiermany. FNK, o to chodzi. I mamy z tej bitwy cztery koła wyciągnięte. No dobra, powiem wam tak, że myślałem, że to graniczy z cudem, żeby z tej bitwy wyjść na plus, no ale jednak się udało, więc fenomenalnie przytuliliśmy sobie skinki. Witam was jeszcze raz bardzo serdecznie, Dziforski. Jak chcesz oczywiście wygrać skina, no to zostaw suba, dzwonę, łapę w górę pod filmem, komentarzyk napisz, no i oczywiście dołącz na Discorda i użyj kodu CROXY na Dziforski. Jak oczywiście są pewne, nie ma jesteś loguj się z nim, przy bądź klejasz kod promocyjny, no i oczywiście kodzik CROXY przez like sobie wpisujesz, skrzyneczka na start za free i 5% więcej do każdej płaty, więc polecam sobie oczywiście z kodu skorzystać. Skrzynia 10% luksurii, 1400 zł, jedno takie otwarcie 5 na raz, myślę, że możemy sobie zakręcić, bo udało nam się fajnie wejść na plus. No tylko właśnie, 5 niestety skrzynek tutaj nie wystarczyło, żeby trafić coś właśnie, co jest cokolwiek warte tak naprawdę. Mamy awupki w sztukach dwóch, ale no czy właśnie będzie to odbicie 1700 zł? No 400 na plus, więc zobaczmy jeszcze raz. Ta awupa z tych lepszych skinów to jest chyba najgorszy skin, tak mi się wydaje, bo trafię nie w tej skrzyni. No zawsze jak widzę tą awupę, to jestem tak no niby fajnie, niby takie wiesz, takie juhu, ale no tak optymistycznie niezbyt na to patrzę. Tak, dobra, ostatnie otwarcie, bo trochę przegiąłem. 1400 zł po raz ostatni. Czy będzie jakieś uniesienie na koniec? No nawet tego kałacha nie dało, tak? No dobra, nie no, tak być nie może, stary. Zostajemy z dwoma koła, jeśli się nie uda teraz nic zdobyć i... No nie no, musi polecić coś, prawda? No, ostatnia szansa, dosłownie ostatnia szansa. Więcej nie mam, stary. Aha, no to nieźle. No powiem wam tak, zostało mi 700 zł. Nie pamiętam, kiedy się ostatnio tak szybko wyzerowałem, więc idziemy na bitwę i liczymy, że z tych 700 zł uda nam się coś ugotować i wrócić przede wszystkim do tego, co mieliśmy. Wracamy szczynie Lorios, do tego Chase, Hydro, i jeszcze możemy 118 zł rzucić, no to niech będzie ta skrzynia ekskluzyw. Taka bitwa na 3 osoby. Olujemy oczywiście boty, no i zobaczmy, czy tutaj jesteśmy w stanie do tego wrócić. Zaczynamy bardzo dobrze, bo Avcom Asimov za 500 zł, teraz skrzynia Chase będzie lecieć, z niej niestety nic, ale widzę, że to jakaś kapsuła jest z ESL-1, czyli no dosyć stara kapsuła. No tutaj wygląda na mojego przeciwnika 400 zł, ale póki co dalej jesteśmy na prowadzeniu, trzeba sobie powiedzieć. Tylko czy ten kałach nie sprawi, że będziemy overall na minus 547? No mamy to, stary, i zobacz, powolutku wracamy. Już 1400 zł w tym momencie na moim koncie. Mieliśmy 700, tak? Mieliśmy 700, udało nam się na szczęście tutaj jakkolwiek wrócić i z tego już można gotować, tak? Tylko właśnie, czy tutaj kontrakt nam ugotuje coś fajnego, wrzucamy 887 zł. No dobra, no to podpisujemy i zobaczmy, co nam tutaj z tego kontraktu. No powiem tak! Bo kontrakty w końcu zdały, wariacie. A tu Avka Asimov jeszcze się schowała, której nie wrzuciłem. No dobra, to dlatego mi się coś nie zgadzało. Ale zobacz, 2000 zł już mamy i odkuliśmy to, co nam... No może jeszcze nie do końca odkuliśmy to, co straciliśmy, tak? Ale w jakiejś części już jest to odkute, tak? Skrzynia Maze, niech będą dwie takie skrzynki. Tej skrzynce nowej coś nie ufam, ale Blackbird nie będzie jeden. No i do tego skrzynia z nożami. Czy to jest warte w ogóle robienia all-ina? No dobra, zróbmy all-ina, ale niech to będzie bitwa na dwie osoby. Mam nadzieję, że tutaj, jeżeli uda nam się wygrać, to z 3-4 koła uda nam się zdobyć, to wtedy naprawdę będę zadowolony, że udało nam się jakkolwiek to jeszcze coś ugotować i pójdziemy wtedy na skrzynki widzów i niech to będzie ostateczne rozstrzygnięcie, czy tam uda nam się zarobić na tych naszych skrzynkach, czy też nie. Pierwsza skrzynia Maze leci. No już widziałem tą hydrę w moim ekwipunku, no ale niestety tutaj, że tak powiem, życie AWP-om Pit Viper, no to już tak powiem, no jak zwykle, tak.
Blackbird. Teraz skrzyneczka, zobaczymy co tutaj jest. Są berety, ale no właśnie, one tutaj trochę tańsze. A skrzynia z nożami teraz i no klasycznie, no to nie są noże, które robią nam tak naprawdę różnicę. Ale ten skin myślę, że zrobi różnicę, bo jest to skin, który kosztuje 700. No i mamy dwa koła, tak? No ale no nie jestem dumny z tej bitwy, bo nawet wyszliśmy z niej na plus, tak? Tylko wyszliśmy na minus 100 zł, więc no taka inwestycja no dosyć średnia. Ale mam nadzieję, że ten profit przyjdzie nam zrobić na skrzynkach widzów. Croxy 25% knife. No czy faktycznie to jest 20%? 25, przepraszam bardzo. No jest tutaj bardzo dużo noży też. No tylko zobaczmy, czy uda mi się tutaj coś z tego wyciągnąć. Są... No powiem tak, już myślałem, że jeszcze tutaj ten czwarty spadnie, 1200 zł. Fantastycznie stary, ty, bo my wydajemy 650 zł na jedno takie otwarcie 5 na raz. Ja myślałem, że to co najmniej z 1500 leci i chciałem się tak upewnić właśnie, ale no nie, no tu leci 650 zł. To jest naprawdę póki co dobra inwestycja w tą skrzynkę. Jest jedna kosa, no niestety teraz otwarcie przyszło najgorsze, no bo tylko jeden już dał nam się zdobyć, no ale no jest chociaż jeden, tak? Zobaczmy jeszcze raz tutaj, 25% szans na kosę, jest jedna. Jest znowu tylko jedna, no ale jest to ciut lepsza kosa, no ale co nie zmienia faktu, że wychodzimy niestety na minus. No i na ostatnią taką turę 5 skrzynek mamy, więc zobaczmy, dwa noże. PAĆKO! Nie, powiem tak! Czy to jest 20 koła? To jest 20 koła, stary! 20 tysięcy z skrzynki widza w tym momencie. Powiem wam tak, przypomnijcie mi ile miałem? 700 zł. Z 700 zł wróciliśmy do 20 tysięcy. No kto tak umie zrobić? No kto? No wujak Rok?